Niektórzy nazywają to miasto Małym Rzymem, bo podobnie jak tamten gród, ten też położony jest na siedmiu wzgórzach. Gal Anonim prawie 1000 lat temu wymieniał 3 królewskie miasta – Kraków, Wrocław i właśnie Sandomierz – jako najważniejsze na polskich ziemiach. Tu wydano akt lokacyjny Lwowa. Ktoś policzył, że Kazimierz Wielki był w Sandomierzu 18 razy. Najdłużej przez 25 miesięcy. Kanonikiem był tu Jan Długosz. Bywał Zawisza Czarny z pobliskiego Garbowa. Osiedlali się Ormianie, Węgrzy i Rusini. Istniała duża społeczność żydowska. 1000 lat bogatej historii, piękne nadwiślańskie położenie, wydawałoby się, że to wystarczy, aby miasto kwitło. Niestety los dla Sandomierzan nie był łaskawy. Złote czasy zakończył potop szwedzki, potem były liczne wojny, pożary, zarazy. Nastąpił upadek Sandomierza. Dopiero odzyskanie niepodległości, ustanowienie Sandomierza siedzibą powiatu, odbudowa i renowacja starówki przywróciły dawną świetność. Reszty dopełnił popularny serial telewizyjny o detektywie w sutannie, który otworzył oczy wielu osobom na piękno tego miejsca. Sprawdziliśmy w niedzielne, słoneczne, sierpniowe, wczesne popołudnie. Rzeczywiście w Sandomierzu są tłumy zwiedzających, grupy bardziej lub mniej liczebne, pojedynczy turyści z kraju i z zagranicy. Ten nietypowy, pochyły rynek przemierzają tysiące osób. Każdy chce mieć zdjęcie na tle renesansowego ratusza ze słonecznym zegarem, studni czy innego zabytkowego obiektu. Zapuszczają się, by schodząc stromymi schodkami w stronę Wisły i pobliskich kościołów, by przespacerować się wąwozem królowej Jadwigi. Jedynym takim miejscem w Polsce, gdzie przyroda wyżłobiła jakby głęboki kanion obrośnięty drzewami, rodzaj naturalnego tunelu. Zapraszamy Państwa na kilkuminutowy spacer po Sandomierzu, a kto znajdzie czas i ochotę, niech koniecznie tu wpadnie, by na własnej skórze poczuć oddech historii.